Słuchacie podcastu Luźno przy kawie, pijemy kawę i rozmawiamy o wszystkim. Zapraszają Adam Borodo i Ludwik Chybiński. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was w podcaście Luźno przy kawie, z tej strony Adam Borodo. Ludwik Chybiński, dzień dobry. Dzień... 10 września. Tak. Pierwszy tydzień zleciał, teraz już jest drugi tydzień września. Odcinek 101 w serii, 21 z czwartego sezonu. Bardzo ładnie. Ja mam cały czas... Natalka napisała. Cześć, Natalka. Przypinaj komentarze. Przypinaj komentarze, dobra, to przypnę. Tak, posłuchajcie, cześć, dzień dobry, witamy Was w podcaście Luźno przy kawie. Było miło, dziękujemy Wam, że byliście z nami na tym setnym odcinku. No było nam naprawdę miło i ten splendor, ta sława, którą te dzięki lajki, temu te mamy. Komentarze. Tak, te lajki, te komentarze i to wszystko sprawia, że tak powiem, te lampy, które zakupiliśmy, nie mogły się marnować w szafie, więc musieliśmy je puścić. Tak. Więc ci, co nas obserwują, jesteśmy też live na Facebooku. Ci, co będą chcieli, są w newsletterze, link do obejrzenia odcinka też będzie. Wszędzie będzie, bo on też będzie na Facebooku wisiał, jak się skończy. Kuba napisał, jakie wyniki panowie obstawiają? Czego? No pewnie meczu. Jakiego meczu? W sumie LPK dzisiaj gra, nie? Prosty. Nie mamy tego w banku. No jak to nie mamy? Proszę bardzo. Jakiego meczu? Jakiego meczu? LPK. Straszne. Nie wiem. Życzymy sobie, żeby wygrał futbol. Musi wygrać futbol po prostu i tyle, nic więcej. Witamy Was, posłuchajcie. Ciepło w ogóle, Ludwik, nie? Początek września, znaczy drugi tydzień września, dalej ciepło. Znaczy nie dalej, tylko z tej zimnicy zrobiło się ciepło i człowiek... Nie wracam do szkoły, bo o szkole już rozmawialiśmy, nie? No nie. Ale no co ci mają biedni uczniowie powiedzieć, którzy siedzą w szkole? No... A na dworze taka pogoda. I'm so sorry, to już to trzeba przeżyć. O, Gusia napisała, cześć Guśka, serwus. O, widzę, że nie oglądacie specjalnie tego, tylko jesteście z podcastem, no... Wiadomo, jak jest. Dobry. Cześć. No, dostałem na newsletter z jakiejś marki ostatnio z takim tytułem The T-shirt weather is back. The T-shirt weather is back? Czyli wiesz, no, by się zgadzało, nie? No w sumie by się zgadzało, ale pogoda zacna, dzisiaj naprawdę otwarte okna, pełen wypas i ja, Ludwiczku, bym się naprawdę nie obraził, jakby taka pogoda pobyła dość długo. Mi jest wszystko jedno, szczerze mówiąc, dlatego że lubię kurtki zimowe. Lubisz? Tak, a teraz jest taka sytuacja, no, że widzisz ludzi na ulicach, którzy są na przykład ubrani w kurtki puchowe, ale no, też widzisz ludzi, którzy są ubrani w shorty. Aha, no masz rację. Jest znaczy ja tak z rana mam. Tutaj w szafie wisi u nas, w naszym manualnie klimatyzowanym studio, wisi, posłuchaj, mój kardigan cieplutki. Jak wyjdziemy, to już będzie pewnie pizgało minus 16 na dworze, no to co? No to wtedy będziesz w ogóle idealnie dopasowany do tych okoliczności, bo będziesz miał i shorty, i kardigan. Nie, jak będziemy wracali, to otworzymy i tak dach panoramiczny, żeby zawiewało, nie? Żeby nie było. Ma się dziurę w dachu na coś jakiś musi rozwiać, posłuchajcie, drodzy słuchacze. Dobra, koniec tego pitu. Ludwiczku, no konkurujemy dobrze z meczem. To dobrze. No, bardzo dobrze. Mamy porównywalną widownię. Jeszcze jak chcecie się włączać, to włączajcie się. Stwierdziliśmy, że zmieniamy troszeczkę formułę po setnym odcinku i jakby rozstawienie setupu zajmuje nam dosłownie 15 minut i przygotowanie tego dla Was, więc jeżeli chcecie z nami uczestniczyć, my robimy to dla Was, więc jeżeli chcecie, to śmiało jesteśmy z Wami i dla Was, tak naprawdę. Na pewno jest to lepsza forma interakcji niż Clubhouse na przykład, nie? Takie sympatyczne, można przypiąć kogoś, pokazać komuś, pomachać komuś, pogrozić komuś palcem. No też by można było. Na przykład. Ty byłeś pod trójką, nie? Tak. Ludwiczek jesteś teraz ty na dużym ekranie. Dla wszystkich. Dobra, posłuchaj, Ludwiczku, robię timemarka, więc zapisz sobie tam, proszę mi, zatimemarkuj mi, wpisz w komentarzu, czy gdzieś tam w Notion, dobrze. Żeby mógł to opisać dla wszystkich, co i tak odsłuchują go sobie potem tego odcinka. Ludwiczku, czy idziemy na festiwal 16 września? Jaki festiwal? No ale czy idziemy, się pytam. No idziemy, oczywiście. Idziemy, ale posłuchaj. A czego to jest festiwal? Ja przerzucę... Niskich rad w Media Expert? Czy... Nie wiem, czy niskich rad, bo tak rad, się nazywają wszystkie te promocje, nie? Przerzucam, żeby wszyscy widzieli. Posłuchaj, ty też możesz zobaczyć to na ekranie. 16 września 2021 roku, 24-godzinny festiwal dookoła całego świata i przez IKEA organizowany. No ale to... Znaczy, co się będzie działo?
Znaczy nie, no generalnie jakby IKEA robi coś na wzór... Otwiera sklepy na 24 godziny? Nie. To jest event online, IKEA-owy festiwal typowy, w którym, że tak powiem, są różni koncerci, DJ-e i tak dalej. Co ty gadasz? No coś takiego będzie. I to jest tak naprawdę jakby domówka online'owa, która będzie trwała 24 godziny i będzie transmitowana na żywo. Będzie można sobie pod tym adresem, który teraz wam wyświetliłem, zresztą pewnie sobie to tutaj widzicie, będzie też u nas podlinkowane na stronie, Ludwiczku, więc... Nie znalazłem, ja będę na pewno, będę chciał zobaczyć. Będziesz grał? Tak, będę grał w kulki. Aha, no ładnie. 16 to jest wtorek, środa nie koliduje mi z konferencją Apple'a, więc o której też będziemy dzisiaj rozmawiać, więc mi całkowicie pasuje. Koliduje ci z nagraniem ewentualnie. Środa. No, ale dobra, to podczas nagrania sobie będziemy na festiwalu, na domówce. Żyjemy w cyfrowym świecie, więc wiadomo, ale zobacz, jakie to jest ładne nawiązanie do tego, co opowiadałeś przy okazji ostatniego odcinka. No. O tych tam, no, tych biurowych tam akcjach, że będziesz mógł w Oculusie być w biurze. No, w domu. No, Horizon, no to Facebook. Po tym, jak skończysz pracę na Oculusie, to potem możesz sobie pójść na domówkę do IKEA i też na monitor. Możesz. Tutaj zobacz, wyświetliłem IKEA Festival Home to Around the World, tak to się mniej więcej nazywa. Is all about opening the doors to new experiences all around the world. Meet chiefs, DJs, musicians, your neighbors and more. They're all happy to see you and give you a tour of their most personal of spaces. Home. A, i to będzie tak wyglądało, że welcome ktoś tam będzie... Welcome inside on September, 16th of September, save the date. Że ktoś będzie kręcił płytą, a przy okazji powie, a tak się składa, że ten gramofon to stoi na takim tutaj pięknym beddingu. Dokładnie. Wrzuciłem view the schedule, bo tak naprawdę to widzimy. Zwróć też uwagę, Ludwik, generalnie to jest podzielone z Central European Time. Mamy od 8 do 9, od 9 do 10 są generalnie jakby... Występy. Dokładnie, są podzielone występy. I tak naprawdę trwa po prostu to 24 godziny na dobę i mamy przeróżne rzeczy. Stany Zjednoczone, Francja, Chiny, Finlandia, Serbia, Australia, Japonia, Portugalia, Korea Południowa. Powiem tobie, że myślę, że może to być całkiem fajne. Gdzieś tam jeszcze jakieś tutaj UK i tak dalej. Wszystko będzie można obejrzeć na żywo. Szukam Polski, jest Rosja. Blisko nam do Rosji oczywiście. Są Czechy, jest Polski. Jest Poland, jest Michał. Pewnie chodziło o Michała. Tak. Zabrakło polskich znaków diaktycznych między 4 a 5 rano, więc... Michał, tam już wszyscy będą dobrze zrobieni, że tak powiem. Wiesz, nie? Wojciech Młynarski kiedyś mówił, że jego muzyka to jest taka od pół do drugiej do wpół do piątej. I chodziło mu o to, że nie puszczali go w radio, tylko go puszczali właśnie od 1:30 do 5:00, tam 30, tam 4:30 w nocy i to był ten czas, który można go było najczęściej usłyszeć. I ewidentnie Michał też tak będzie miał. Nie, no może tak być, nie? Ale mamy, wiesz, 4 do 5 rano. W każdym razie, jeżeli ktoś z was jest zaciekawiony, zapraszamy na naszą stronę internetową luźnoprzykawie.pl. W opisie My też będziemy grali. My też będziemy grali. My gramy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do końca świata jeden dzień dłużej, no. To jakiś owsiaczek się włącza, widzę. Już niebawem będą awanturki. Tak. Może damy na licytację udział w podcaście Luźno przy kawie. Możemy. Damy i przekażemy kasę. Tak, zrobimy taką aukcję i my zaprosimy was do nagrania. Kto będzie chciał, będzie mógł wylicytować. To jest, widzisz, i najlepsze pomysły rodzą się zawsze na żywo. To się zgadza. I tak jak mówię, jeżeli byście sami ogólnie chcieli spróbować i zobaczyć to IKEA, po prostu IKEA Festival 24 Hour i możecie sobie, że tak powiem, na to spojrzeć, a tutaj jeszcze wyświetlam stronę, spoko, może być całkiem spoko. No, jak wiesz, każdy festiwal online'owy teraz. Widziałem na przykład na YouTubie, że nawet Glastonbury jest online. Glastonbury? Aha, okej. Okay. No. Był jakiś koncert właśnie bez publiczności, także tutaj będzie publiczność. Ciekawi mnie tylko, gdzie tam będzie, wiesz, co tam się jakby stanie z IKEA w tym wszystkim? Gdzie tam będzie wciśnięta IKEA? W jakim sensie? No bo jeżeli IKEA to sponsoruje, to jest IKEA Festival, no to umówmy się, no nie będzie tylko muzyki. No ale masz, nie, oczywiście, że nie. Masz różnymi kolorami, że tak powiem, określone elementy. Ale to będzie ze sklepów transmitowane od nich, nie? Wydaje mi się, że tak. Aha! I teraz mamy różne elementy, tak? No bo to już jest element atrakcyjny w takim razie. Tak, mamy tutaj na przykład IKEA Museum, tak, Home Makeovers, Kitchen Talks, Shopping with IKEA News i tak dalej, nie? I tutaj masz jakby kolorami oznaczone, kto konkretnie, w którym miejscu i tak dalej, nie? Design by IKEA of Sweden i tak dalej, nie? Oliver English, nie, bo tak właśnie szukałem czegoś, co sprawi, że to będzie w jakikolwiek sposób inne od, wiesz, 24-godzinnych festiwali online'owych, których jest przecież masa. No nie, wiadomo, no jakby pomysł jest niezły, znowu... Wrzucenie się, że tak powiem, w ten element covidowy, który istnieje, o którym non-stop tłuczemy u nas w podcaście, tak? I zaraz od października zaczniemy pewnie też, jak wszystkie inne mainstreamowe media.
że co, znowu wrócimy do... No będzie szósta fala i pewnie znowu będzie, wiesz, dominujący temat. Nie myślę już o tym, że tak powiem tam... ktoś się ostatnio... ktoś ostatnio... To dzisiaj chyba w Nuance Radio z rana w bolesnym poranku tam było, że tam... Aha, co zrobicie, jak Polska wygra z Anglią? I tam ktoś powiedział, że... Czy w RMF-ie to było? No. Sorry, RMF na... No i czasoprzestrzeń mi się zatarła dzisiaj w pracy. No i tam właśnie jakieś dziecko mówi, że on przez tydzień do szkoły nie będzie chodził, nie? Ktoś tam powiedział, spoko, niedługo prawdopodobnie do września nie będziesz chodził, nie? No przyszłego tak. roku, nie? Jeszcze miesiąc został, prawdopodobnie no tak. Tak, nie? Tak to mniej więcej wygląda, no. Dobra, Ludwik, następny temat. Dawaj. Twoja kolej. No to ja mam o szkole. Dawaj o szkole, bo jak już weszła szkoła, ja sobie tutaj wpiszę szkoła. No chciałem zapytać, co miałeś z polskiego? Ale w podstawówce? Ogólnie. Tak, możesz uśrednić. Możesz na przykład Panią z polskiego miałem super, ale nie, pytanie jest podstawowe. Tak. Czy pytasz o maturę? Nie, pytam ogólnie o język polski, dlatego że... Z języka polskiego zazwyczaj gdzieś tam miałem w granicach czwórki, może, no cztery. Zazwyczaj gdzieś tam z taką mocną czwórą cztery i pół kończyłem. Okay, nie pamiętam, żebym miał piątkę, może w podstawówce gdzieś, nie? Okej, czyli raczej nie byłeś pierwszym wyborem nominowanym do olimpiad z języka polskiego. No co ty? Raczej nie. Nie. Natomiast nie wiem, czy wiesz, na Podkarpaciu... Nie wiem. Była olimpiada, właściwie konkurs... Konkurs olimpiada językowa. Mm. I tam jedno z zadań brzmiało: wyobraź sobie, że wysyłasz SMS do Jana Pawła II. I mogłeś tego SMS-a, w sensie, jak wskazuje arkusz, mogłeś go umieścić na takim jakby szablonie telefonu komórkowego, jakiegoś starego Androida. No. I co ciekawe, bo jakby polecenie brzmiało: napisz odpowiedź SMS Jana Pawła II uwzględniającą przesłanie prawdy i nadziei. Użyj poprawnie przynajmniej 5 różnych znaków interpunkcyjnych. Ale zaraz, to było na maturze zadanie? Czy nie, to nie na maturze, na olimpiadzie teraz z języka polskiego. Dla szkół podstawowych. O, która była teraz? Tak. Okej, na początku roku. Tak, dzisiaj nawet. Dzisiaj to wypłynęło w każdym razie. Zadanie brzmiało, no. Wyobraź sobie, że wysyłasz wiadomość SMS do Jana Pawła II. Siemasz mordeczko! Pierwsze pytanie, pierwszy podpunkt. Z duchem twoim! Wpisz pytanie, które cię nurtuje, punktowane od 0 do 2 punktów, a potem napisz odpowiedź SMS Jana Pawła II, uwzględniającą przesłanie prawdy i nadziei. Użyj poprawnie przynajmniej 5 różnych znaków interpunkcyjnych. Dobra, poczekaj. Rozłóżmy to na części pierwsze. Czyli w pierwszej kolejności witam się z Janem Pawłem, mówiąc na przykład, niech będzie pochwalony mordeczko. Wysyłasz pytanie, które cię nurtuje. Jeżeli cię nurtuje... Ale najpierw się trzeba przywitać i potem nurtuję pytaniem. No to zależy, to właśnie widzisz. No to wszystko chodzi o to, jakbyś sformułował to wszystko. Zależy od tego, ile byś dostał punktów, czy 0, 1, czy 2. No dobra, na przykład przywitasz się i pożegnasz w SMS-ie, a to na przykład będzie w kluczu, bo wiadomo, że teraz wszystko musi być w kluczu we wszystkich zadaniach egzaminacyjnych, niezależnie od poziomu, no to wtedy masz, powiedzmy, 2 punkty. Dobra, ale jaki jest sens? Jest szereg różnych problemów. No, dawaj. Pierwszy problem jest taki, że w poleceniu jest błąd fleksyjny na olimpiadzie z języka polskiego. Dlatego, że masz napisane, użyj poprawnie przynajmniej 5 różnych znaków interpunkcyjnych, powinno być 5 różnych znaków interpunkcyjnych. A, no to gratulacje dla tego, kto to pisał. Kto to napisał, dokładnie. No a drugi jest problem ogólnie, wiesz, jakby the fuck. Mhm. Dlaczego, po pierwsze, po co? Po drugie, czy to jest, wiesz, coś takiego, że uczmy dzieci poprawnie pisać SMS-y? Nie rozumiem, jakaś rozprawka, nie wiem, jakieś wypracowanie, cokolwiek. Znaczy wiesz, to jest szkoła podstawowa, nie? Więc znaczy okej, no ale, dobra. No. Ale przecież z założenia, no to dzieci w szkole podstawowej tak niespecjalnie powinny mieć smartfony jeszcze, nie? To jest pierwsza, to jest pewnie, nie wiem, ja dopiero, moje dzieci dopiero, moje pierwsze, że tak powiem, pewnie gdzieś tam za półtora roku, czy tam za rok pójdzie do szkoły. To się okaże, to jest pierwsza kwestia i teraz druga kwestia jest taka, może nie wszyscy są wierzący. Na przykład. I bardzo mi się podoba komentarz, który został napisany na stronie Polsat News, która między innymi informuje o tym arcyciekawym wydarzeniu. No. Część komentujących uznała pytanie za niewłaściwe ze względu na to, że papież nie żyje. To wiesz, to jakby ale to jest jeden z wielu problemów. Wiele, nie? Oczywiście, że tak. Ale bardzo jest ładne ujęcie właśnie komentatorów w internecie, bo były znacznie bardziej oczywiście gwałtowne jakby komentarze odwołujące się między innymi do pewnych tematów, które jakby nie są poruszane, a powinny być poruszane. No. Natomiast sam fakt, że coś takiego przechodzi,
i jakby, wiesz, ja już powoli się zaczynam w tym wszystkim gubić, nie? Że już jest tyle tego typu dziwacznych wpychania tej ideologii wszędzie, gdzie się da, mhm. że już cię powoli to przestaje dziwić. No to jest jakby... Bo my, wiesz, umówmy się, jutro sobie wstaniemy, dzisiaj się pośmiejemy, ha, 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 hi, hi, no hi, tak, hi, jutro wstaniemy, dalej będziemy... No. Tak, i zaraz przyjedzie znowu coś nowego, nie? Nie, no już przyszło nowego, bo zaraz jakby częściowo może i to dokończymy, może nie, ale też pojawił się jakiś dziwny... Dziwny jak dziwny, ale informacja się pojawiła, że Ministerstwo Nauki... Mhm. Czyli Ministerstwo Edukacji i Reaktorów Jądrowych, no. Dokładnie. Wydało, nie pamiętam dokładnie, nie chciałbym, wybaczcie też nasi kochani słuchacze, ale sytuacja chyba polegała, posłuchaj, na tym, że jakiś tam przewodnik po Polsce, czy miejsca, w które można pojechać na wycieczki i tak dalej, i generalnie cały element związany jakby z geografią Polski, gdzie się kończy kanał Elbląski, albo gdzie jest taki zamek, który niekoniecznie jest w Elblągu, a raczej na Warmii i Mazurach i tak dalej, tam generalnie super problem był, nie? I prostował to wszystko przewodnik z PTTK-u, nie? I tak dalej. Więc wiesz, pomijam fakt jeszcze oczywiście wciskania Jana Pawła wszędzie i tak dalej. Wielkim człowiekiem był, ale był, już nie żyje. Nie wiem, czy był, nie był, obojętnie. To przede wszystkim nie jest temat, wiesz, jakby tu jest szereg różnych problemów. Nie wiem, można coś innego pytać i tak dalej. No pewnie zahaczenie o tego, znaczy na pewno dzieci w podstawówce na olimpiadzie, znaczy chociażby patrząc na moich dwóch siostrzeńców, to mają telefony komórkowe i konsole mają i tak dalej, no więc mhm. jakby korzystają z takich rzeczy, nie? Więc napisanie SMS-a jest istotne, bo po co pisać emoji, nie? A może ktoś zadał pytanie emoji do mordeczki Jana Pawła? Możliwe. Przepraszam oczywiście, jeżeli ktokolwiek czuje się urażony moimi słowami, ale jakby no mordeczką był, no, nie? No, a kogo był, tego był pewnie. Kogo był, no. No to tak, to, no Ludwik, to takie rzeczy, no, ci, z olimpiady. Co mam ci odpowiedzieć? Mnie bardziej już, wiesz, jakby sama tematyka to już tak po mnie spływa, tak jak mówiłem, już jest i tak tego za dużo, natomiast fakt, że pytanie ma w sobie błąd i układał to ktoś, kto się zna na tym, to po prostu no ktoś, kto, tak, no. nawet nie skomentuje tego, wiesz, bo to nawet komentarza żadnego nie wymaga. Nie. Najlepsze jest to, że nikt za to nie poniesie konsekwencji. To mnie najbardziej wkurwi. Ale nigdy nie będzie. To oczywiste, nie? Wiesz, dobra, tam było jakoś, dasz sobie radę. No, F-16 przeleciał. No niestety. No, to dobrze, tak. Przejdźmy dalej. W takim razie. Co mamy dalej? Dużo mamy dalej, bo ja mam kilka elementów. Pierwszy element chyba, który jest, to jest, posłuchajcie wszyscy, bo jest więcej audiensu na TikToku niż na YouTubie. Znaczy więcej osób ogląda TikToka niż YouTube? Wyobraź to sobie, bo jakby też byłem całkowicie zdziwiony. Donosimy wam to, co wyczytałem na Spiderswebie. Ludzie oglądają już więcej TikToka niż YouTube'a i to są dane ze Stanów Zjednoczonych, tak? Według raportu App Annie w czerwcu 2021 roku użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych spędzali aż 24 godziny w skali miesiąca oglądając filmiki na TikToku, a tylko 22 godziny i 40 minut na samym YouTubie. 24 godziny w miesiącu na TikToku? W skali miesiąca. No, jakby uśredniamy ten element, okay. nie? Bo to jest jakby, no, myślę, że i są takie asy, co potrafią 24 godziny na dobę przesiedzieć, wpieprzając chipsy, pijąc kolę, nie? Generalnie oglądając tylko wszystko, co się da. Ale, no, są takie osoby, nie? Ale te filmy potrafią być krótsze, dłuższe, ale rzeczywiście, no ja sam, jak poznawałem TikToka i patrzyłem, co jest, wielokrotnie już to słyszeliście tą historię, to tak naprawdę, scrollując tego TikToka, zeszły mi 3,5 godziny, nie? No to masz odpowiedź, dlaczego więcej. Ciekawe, czy to jest dlatego, że jest bardziej przyciągająca ta... Nie wiem, może aplikacja jest krótsza, może te filmiki są krótsze i dlatego więcej czasu spędzasz, nie wiem. Tak? Pamiętasz tą teorię o tym, że jest łatwiej przewijać sobie treści do góry niż w bok, czy tam klikać i tak dalej, i że to zostało tak przemyślane TikTok. Oczywiście, że tak. Eksploracja tych oczywiście, treści w ten sposób. Tak. Może dlatego to jest, nie? Bo to sam zaobserwowałeś, że jak już się może nie tyle wciągniesz w to, co zaczniesz po prostu to robić, no to naturalnie ci przychodzi to, dobra, to coś następnego, a no, tu... Tak mniej więcej to wygląda, nie? A różnica jest jeszcze bardziej wyraźna, posłuchaj, na Wyspach w Wielkiej Brytanii, mm-hmm. gdzie TikTok wyprzedza YouTube'a. W zeszłym roku, czyli w 2020, średnio miesięczny czas korzystania z TikToka to było 26 godzin w porównaniu z YouTube'em raptem 16. Nieźle. Spoko, co? Jakby wiadomo, że jakby na YouTubie jakby mówimy o tej liczbie aktywnych użytkowników i tak dalej, nie? Bo tam jest 2 miliardy, mm-hmm. gdzie globalnie na TikToku jest około, o nawet Spiders o tym pisze, 700 milionów osób, nie? Ale mimo wszystko zaskakujący chyba, nawet nie chyba, tylko zaskakujący element, jeżeli chodzi o,
o to, jak konsumujemy. Już wielokrotnie o tym mówiliśmy. Może być kwestia wygody, może być kwestia posiadania tego telefonu, nie przekręcania go, tylko trzymania go w pozycji poziomej. Jest wiele aspektów psychologicznych i nawet z tej gestii marketingu, w którym my siedzimy, w którym przekazie podprogowym, odpowiednim doborem treści, kolorów i tak dalej, odpowiednio wpływasz na decyzje zakupowe klientów, wpływasz na decyzje zakupowe czegokolwiek, czy w ogóle podejmowania decyzji przez użytkowników, tak, którzy są. Więc wiesz, wydaje mi się, że akurat w tym wypadku to nie jest nic dziwnego, ale wciąż no, to jest, TikTok jest specyficznym elementem, gdzie ludzie robią z siebie downa. No wiesz, no to trochę jak boomer zabrzmiałeś teraz, nie? Że to jest tylko i wyłącznie to. Nie, no nie tylko to. Ja będę kontrowersyjny, bo może dlatego, że tego nie rozumiem, jestem starym dziadem z 38. Najprawdopodobniej tak jest. Znaczy ja też tego nie rozumiem, nie? Natomiast wiesz, była taka dyskusja teraz, bo prezes Leśnodorski, właściwie mecenas Leśnodorski powinienem powiedzieć, były prezes Legii Warszawa, ma swój podcast z panem, który działa pod pseudonimem Żurnalista. Tak, 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 tak. Kojarzysz mnie. Oczywiście. I oni rozmawiali z takim gościem, który ma pseudonim Izak. Mhm. To jest chyba gracz e-sportu. Nie wiem, tak. Przepraszam, ale nie zrobiłem researchu odpowiedniego. No w każdym razie oni mieli bardzo fajną rozmowę, w której między innymi uważali, że na przykład cały content sportowy przeniesie się z YouTube'a na Twitcha. Mhm. Bo tam rzeczywiście takie tendencje są. Zresztą cała ta otoczka wokół Leo Messiego i jego przejścia do Paris Saint-Germain, mm-hmm. Tam była taka rzecz, że ekskluzywny wywiad dostał jakiś tam streamer, który właśnie na tym Twitchu funkcjonował. Nie? No i pytanie jest takie, czy nie jest właśnie problemem YouTube'a to, że wiesz, no bo na przykład na TikToku nie masz tego, że nie masz tych cholernych reklam, które musisz przełączać. I nawet jeżeli masz jakąś wartościową treść do przyswojenia, mm-hmm. i powiedzmy robisz to jednorazowo przez 15 minut, to przeklikasz te reklamy, tak? Ale jeżeli mm-hmm. na przykład konsumujesz te treści nałogowo, to już masz ich tak dosyć, że siłą rzeczy będziesz szukał czegoś, tym bardziej, że wiesz, część z użytkowników będzie szukała tej taniej, szybkiej rozrywki. A zawsze, nie? Oczywiście. TikTok to jest taki jednak też format, który wymusza maksymalne skondensowanie treści. No. I do tego niestety to wszystko dąży, nie? Nie, oczywiście, rozmawialiśmy. No mamy YouTube Shorts, tak? No YouTube Shorts jest w samej aplikacji i też tak. Widzimy tam twórców, którzy komunikują się odpowiednio ze swoimi widzami, dziękuję mhm. bardzo. Więc to jest oczywiste, no tak samo jak my się kontaktujemy przez Instagrama, tak? Ale mhm. Realnie ja no, znalazłem kilka różnych elementów na TikToku, okej, okay, ale tak jak mówię, chyba łatwiej i lepiej jest mi obejrzeć na YouTubie to, chociażby z tej dziedziny, którą też częściowo się jaram, czyli technologiami, co jest jakby oczywiste. Mm-hmm. I to słychać i to widać również tutaj u nas w podcaście, no to wiesz, łatwiej mi jest na przykład obejrzeć test jakiegoś produktu na YouTubie, ale oczywiście ja znowu spłycam bardzo tą granicę, tak? Jakby tu się odnosi to do czego zupełnie innego, tej konsumpcji. Ona też jest prawdopodobnie tak. bardzo uogólniona, tak? Albo ściśniona w tak, tym wypadku, nie? Na pewno bardziej miarodajne by było, gdyby to było pokazane jakby w formie konsumpcji w ciągu doby. Nie, nie? Oczywiście, że tak. To nagle by się okazało, że wiesz, ludzie, którzy oglądają YouTube, no to tam... Albo zobaczenia po prostu dłuższej ilości tych treści, tak? No albo na przykład oglądają faktycznie testy, tak jak ty to robisz, mhm. i wtedy jakby ten format siłą rzeczy musi być dłuższy i tego albo się Citroxa. Nie da pokazać. Mhm. Albo mhm. Citroxa, albo jakąkolwiek inną treść taką. Natomiast jeżeli chodzi o TikToka, to zakładam, że to działa w ten sposób, że jak mają powiedzmy 20-minutową przerwę w szkole, no bo umówmy się, ta grupa docelowa TikToka jest, chociaż w sumie nie jest tak bardzo inna od YouTube'a, no bo niektórzy YouTuberzy przecież też mają ten próg bardzo niski, wiekowy, natomiast tam masz taką opcję, że podczas tych 20 minut nie obejrzysz jednego testu, no tylko tak. obejrzysz na przykład 30 ludzi, którzy cię tam w jakiś sposób interesują lub pasjonują. Oczywiście, faktem, my wśród swoich idoli nie mamy zbyt dużo TikTokerów. Ale wiesz, no jakby młodsze generacje na siłę rzeczy, nie? Ja przepraszam, że ja tak wiesz, prosto z mostu walej też przepraszam wszystkich, których mogłem urazić. Biję się w pierś rzeczywiście, ja zawsze mówię zanim myślę, chociaż to była... Byś się nadawał do policji, bo tam jest w testach psychologicznych coś takiego. Nie, to był mój problem, jak byłem mały. Że chciałeś dostać się do policji, a nie... Nie. Raczej to, że najpierw mówiłem, potem myślałem, nie? Ale no okej, okay, no widzimy jak to jest, widzimy jak to się zmienia i prawdopodobnie dalej będą chwytają te elementy multimedialne i tak dalej, ale wiadomo, graczy mamy dużych, mamy Facebooka, mamy Twittera, mamy Instagrama, tak? Znaczy, jeżeli mówimy, mamy korporację Facebooka, mamy
TikToka, tak, i mamy Twitter, tak, w tym wypadku jako te elementy. No jeszcze gdzieś tam się pojawia Snapchat, tak, i tak naprawdę to są ci gracze, którzy ściągają najwięcej tych użytkowników, którzy w ten dynamiczny sposób, wizualny i kreatywny też często dosyć prezentują swoje treści. No tak. Super, no. I nie ma co jakby oczekiwać od tych największych, że treści będą tylko i wyłącznie wartościowe, tylko treści mają być takie, które będą przyciągać ludzi i tyle. Nie? Dokładnie tak. Maksymalna długość na filmiku, tak, to jest około 3 minut, nie? Więc to też jest takie, wiesz, zaskakujące trochę, nie? Bo tak naprawdę tam masz, wiesz, podział 10, 15 i tak dalej, ale maksymalną długość właśnie filmu to jest około 3 minut, nie? Więc tutaj jakby ten element czasu jest dość, no, zaskakujący, bym powiedział, tak? No, mierząc się jakby z największą platformą, no tą pierwszą platformą treści na życzenie, niewątpliwie jest to dość zaskakujące, nie? W tym wypadku, nie? No, ja czekam, Adaś, na to, aż jakby ten czas, który jest poświęcany przez użytkowników na oglądanie tego typu treści, zostanie w jakiś tam sposób ta wiedza zaadaptowana do na przykład nauczania, gdzie się okaże nagle, że ten attention span w tej chwili u ludzi, którzy korzystają z tych aplikacji, to jest właśnie 2-3 minuty. I jak to przełożyć na zainteresowanie potencjalnego użytkownika, ucznia tudzież studenta 45-minutowym lub 1,5-godzinnym wykładem? Ja nie pamiętam ile to było. Znaczy nie pamiętam nazwy tego filmu, ale wiem, że najdłuższe wideo, bo YouTube nie ma ograniczenia najdłuższego wideo, nie? Tak naprawdę tam po prostu wrzucasz tak długi jak jest, ale chyba najdłuższy film na YouTubie jaki jest, to jest 580 godzin, 570 godzin? Okay. Jakiegoś tam filmu, ja nie mówię, że on jest zapętlony tak naprawdę, znaczy może i nie pamiętam co to było, tak, ale generalnie... Epic Sucks Guy 100 Hours. Na przykład tak, 500 Hours, nie? Dokładnie tak, no i generalnie większość tych filmów jest właśnie to, co powiedzieliśmy, w granicach 7 do 10 minut, nie? Okay. No i sam YouTube mówi, że ten najbardziej efektywny element jest 15 minut w tym wypadku, nie? No i brawo. No i brawo, no. Tak jest. Dobrze, jedziemy dalej. Ludwiczku. Tak jest. Dokończ zdanie. Jestem Waldi prosto z... Z Aldi. Z Aldi, dokładnie tak, posłuchajcie. Wrzucam wam to na tapetę, ale jeszcze tylko powiem, bo to jest, posłuchajcie, to o czym mówiliśmy, tak, w tym naszym setnym odcinku, a w naszym setnym odcinku mówiliśmy o Danio, który na LinkedInie stworzył profil, jest brand hero, znaczy był brand hero, czy... Mały głód, nie tak? Mały głód, tak, przepraszam, mały głód, tak, no. Tak. Brand hero marki Danio, o, może w ten sposób, tak? Brand hero. Mówiliśmy w ostatnim odcinku i teraz mamy, jak donosi Nowy Marketing, nasz jeden z ulubionych portali, którym często wspominamy. No niestety pani Julia tego nie wrzucała, ale posłuchajcie, Waldi, czyli nowy brand hero sieci sklepów spożywczych. No spoko, no. Taki... Ma taki look typowo kreskówkowy Disneyowy. Tak, wygląda jak ten z I nie ma mocnych, ojciec. No, dokładnie tak, jak ojciec nie ma mocnych. Szczena zarysowana, wiadomo. Tak, no taka, powinno być wysokie czoła, jest wysoka bródka, nie? Wiadomo. No, okej, niech będzie. Niedopasowany. No tak wyszło, to tak jak my trochę, nie? Ja no, dlatego zgubiłem. Nie ma ludzi idealnych, dlatego, a my widzicie, jesteśmy tego najbardziej obrazowym przykładem. Ha, ha, ha! No, brawo, brawo. Aldi powołuje do życia Waldiego. To jest doradca, tak? Bohater marki, który jest ucieleśnieniem wizerunku. Tak plus minus. I trójwymiarowa postać będzie wspomagała zespół moderacji na profilu marki na Facebooku. Wzmocni spójny i utrzymany w żartobliwym tonie przekaz zarówno wokół produktów, jak i samej marki. No. Pomysł jest może całkiem niezły, tak naprawdę. Allegro, nie Allegro, tylko Lidl, który jest bezpośrednim konkurentem tak naprawdę Aldiego, który późno wszedł na polski rynek z ilością sklepów. Znaczy on był, nie? Bo on tak naprawdę tak samo jak Lidl wszedł, ale był bardziej na obrzeżach zachodnich, tak. Aldi. I teraz tak naprawdę w samym Trójmieście tych sklepów Aldiego zrobiło się naprawdę sporo. Tak. Dokładnie, ekspansja jest spora. Oczywiście to jest ten sam diskont jak Lidl, jak Biedronka i tak dalej. Tu już się zależy kolor i to, co chcemy kupić tak naprawdę, nie? Ja Aldiego pamiętam, zawsze pamiętałem z wycieczek razem z Gusią do brata naszej mamy, do wujka Bogdana i tam do Hamburga i do Aldiego zawsze się szło kupować mambę, nie? Okej. No, tam zawsze mamba była. I teraz zobaczymy tak naprawdę, bo jak tłumaczy sama dyrektor marketingu i komunikacji marki, pani Agnieszka Barańska, mówi, że celem jest budowanie bliskiej relacji klientów z Aldi, umożliwienie wejścia w interakcję, która skraca dystans i pokazuje ludzką twarz sieci. Tak naprawdę to, co ma pokazać ludzką twarz sieci, to jest
to, że jeżeli ktoś zada wam pytanie na socialach, to wy po prostu jesteście w stanie dość szybko odpowiedzieć na to pytanie i zażegnać każdą możliwą burzę, która się pojawi. Chyba, że zrobi to Waldi z Aldi. Ale fajna... Już widzę, że tak powiem, zestaw memiksów, który się pojawi, nie? Waldi jest nośnikiem wartości i cech naszej marki. Dzięki niemu będziemy mieli szansę stworzyć oryginalną i bogatą komunikację, odpowiedzieć klientom zarówno o produktach, jak i o samej marce, której historia i unikatowość są wyjątkowe na polskim światowym rynku. Ja rozumiem ten bełkot, ja doskonale go rozumiem, tak? Bo tutaj ci, co nas podglądają na żywo, to tutaj zobaczcie, podrzucam wam to na niebiesko. Jest spoko. No i jakby... No luz, no jakiś przekaz jest z tym, tylko czy no nie wypadałoby zrobić, może on się po prostu pojawi jako wirtualna postać, która je do świeże warzywa, zdrowe wędliny i tak dalej, wiesz, jest spoko? Nie wiem, zobaczymy, nie? Wielu markom przy pomocy Brand Hero udało się stworzyć unikatowy content nacechowany pozytywnym i emocjonalnym przekazem. I wierzymy, że klienci pokochają także naszego Waldiego. Na tym etapie będzie on obecny na profilu facebookowym i nie wykluczamy jego dalszego rozwoju tej postaci. Super. Ja mam Waldiego, Waldka ze stadionu, bardzo go lubię zresztą. I tyle mam z Waldim, no do czynienia. Nie, czy to będzie jest... okej? Okay? Może tak, no. W tym elemencie... No. Fajne zrobili hasło, bo Waldi w Aldi, nie, no, to jest spoko. To jest spoko. Natomiast to jest zdecydowanie jest takie... lepsze od płynu do mycia shots. No, zdecydowanie no, ale tam lepsze. Nie było Brand Hero. Tam no, Brand tam nie... Hero to był copywriter tego Brand dzieła. Hero to była pani, tak. No. Zdecydowanie. Nie, no wiesz, jakby... Pytanie jest takie, czemu to ma potencjalnie przysłużyć, nie? No bo jeżeli wiesz, to będzie na tej zasadzie, że ktoś tam będzie miał faktycznie pytanie lub pretensje do sklepu Aldi i tam odpowie mu Waldi jako chatbot, no to nie wiem, może spoko. Nie, no oczywiście. Tak się składa, że najbardziej, czy najwięcej o kreowaniu i obsługiwaniu Brand Heroes to wiedzą agencje reklamowe, które jak widać w bardzo, znaczy w niespecjalnie przejrzysty sposób są w stanie o nim opowiedzieć. No pytanie, czemu to ma służyć? No to jako koncept pewnie fajnie. Myślę, że przekaz jest słuszny, nie? Żeby gdzieś tam, gdzieś ludzie, że tak powiem, zdecydowanie lepiej związali się z marką i tak dalej. Może poszukanie takiej postaci kreskówkowej, która z natury będzie neutralna, która wygląda, jest fajna, jest taka błyskotliwa, tak? No to jest bajka Disneya, a bajka Disneya zawsze jest bajką z morałem. I co, i sugeruje, że będzie morał w Aldi? Nie, na pewno nie będzie morał w Aldi, ale jakby może lepiej jest to niż poszukiwanie jakiegoś... Bo zaraz do tego przejdziemy, bo robię w tej chwili most. Może lepszy jest taki Brand Hero niż na przykład pani Beata K. No, to na pewno. Bo Waldi nie będzie jechał pijany samochodem. No nie będzie. No, chyba, dlatego że jest wiesz. Waldi z Aldi. No, jak możesz powiedzieć, mam kumpla Waldiego, co pracuje w Aldi. Okej, okay. No tak. No i co? I nie wiesz, co masz odpowiedzieć, więc przejdźmy do następnego tematu. Nie, wiem doskonale, co mam odpowiedzieć. Ja uważam, że to jest bardzo sympatyczne, natomiast nie wiem, czemu to przysłuży. Nie? No jak to czemu? No jakby powiedzieli, tak? Chcemy, że tak powiem, angażować ludzi w dyskusję, ocieplać wizerunek i budować jakby te pozytywne odczucia, które idą za marką. Bo najważniejszy jest klient i customer experience, customer interface i tak dalej. Związany z przebywaniem w dyskoncie spożywczym i kupowaniem rzeczy taniej niż gdzie indziej. Dokładnie tak. Super. Więc po to i dlatego zrobimy ładny most. Robię tutaj time marka. No, może lepszy taki Brand Hero niż właśnie pani Beata K, bo ja nawet nie wiedziałem, że pani Beata Kozidrak, czyli znana piosenkarka. Tak, była twarzą Coca-Coli. Piosenka, proszę pani Beaty, najpopularniejsza, jak się nazywa. Nie obchodzi mnie. Oh yeah. Dalej nie zaśpiewam, bo nie wyciągnę. Widzicie, tutaj Ludwik na żywo śpiewa. Ja nawet nie wiedziałem, że Coca-Cola miała jakby ambasadora, znaczy ma pewnie wielu ambasadorów, tak? Ale Beata K, czyli Beata Kozidrak, wokalistka Bajmu, była ambasadorką marki. Wiem, dlaczego nie wiedziałem. Wiesz od kiedy? Od maja 2021 roku. Bo głównie w telewizji są reklamy i od tamtej pory była Beata Kozidrak jako Coca-Cola w reklamach telewizyjnych. No pewnie tak, pewnie tak. Ale ty też bardzo fajnie to podsumowałeś i myślę, że nasz podcast ma tą możliwość, że może takie rzeczy mówić. No doskonale Coca-Cola z wódeczką się komponuje. Z łychą przede wszystkim. Z łyżką, nie? Łycha z kolą. Ale nie z tym, z bourbonem.
No to wiesz. No, nie, whisky zwykłej nie pijemy. Nie wiem, co pani Beata, że tak powiem, tam przyjęła. Oczywiście źle, co ona zrobiła, bo to jest jakby oczywiste, ale no, no co mam ci powiedzieć, no tak to mniej więcej wygląda, więc tych takich newsów jakbyście nie słyszeli oczywiście, bo wszędzie o tym trąbili, tak naprawdę sama pani Beata pisała na swoim profilu, no kochani, przepraszam wszystkich, no. No tak, no ale widzisz, złapali ją na bani, i od razu z tego ponosi konsekwencje, nie? Oczywiście. Jest akurat okej. Wiesz, jak pan Michał Rzet, były piłkarz, wspólnie ze swoim bratem bliźniakiem. Michał Rzegłakow, tak? Tak. Wyrżnął samochodem po pijaku w autobus w Warszawie. No. Też bardzo dobrze, wiesz, szybko zareagowano. I, tylko, że go z kolei odsunięto od obowiązków zawodowych w postaci bycia ekspertem gdzieś tam. Mhm. Natomiast nie wiem, czy jakieś tam brand deal zostały z nim zerwane. No tutaj na pewno na niekorzyść pani Beaty, no, to chyba ten szum, szczególnie w mediach społecznościowych był, nie? No bo to był taki news, wiesz, oczywiście, że tego nie pochwalamy, no bo jazda po pijaku to jest straszna głupota. I, no jasne, że tak. No. I naprawdę, wiesz, no, powinna bić się w pierś. Zresztą na, nie wiem, czy na Nowym Marketingu to było, czy na którymś z portali w każdym razie branżowych, pan opowiadał, jak przejść przez ten kryzys wizerunkowy spowodowany z takim, okay, jakby takim wydarzeniem. Nie? No i tam rzeczywiście pierwszym, co się powinno zrobić, to jest opublikować te przeprosiny takie do wszystkich, którzy mogli się poczuć zawiedzeni i tak dalej, i tak dalej. I to pani Beata zrobiła. A dalej, no to już zależy, nie? Tam było komentowane, że już nie będzie mogła liczyć na takie same stawki podczas występów, wiesz, gdzieś tam, tak? Czy tam, bo było mówione, że wystąpiła na Dniach Miasta, czy tam gdzieś tam na jakimś sylwestrze zarobiła pół bani i w ogóle już nie będzie mogła wołać 60 tysięcy za zespół Baim gdzieś tam, nie? No bo będzie niemile widziane. No to wszystkich, wiesz, pupa boli, nie? Cztery litery. No wiesz, takie gadanie, bo ludzie znają tych ludzi z okienek szklanych, nie? No z kompa, z telewizji i tak dalej, i tak dalej. I są przekonani, jakby są tak odciągnięci od tego, że uważają w ogóle, że oni, to się, że ci artyści, szczególnie z tych z pierwszych stron gazet, to się utrzymują, w sumie nie wiem skąd, tam spada im coś z nieba i oni mają. Oczywiście, że tak. A w ogóle to mają miliony, bo tak to faktycznie wygląda, nie? No niestety, jak burmistrz jak zaprasza na otwarcie akwaparku w Redzie, to będzie, wiesz. Bomi? Co Bomi? Powiedziałeś Bomi, otwarcie akwaparku. Nie, jak burmistrz. A burmistrz? Jak burmistrz ja zaprasza uszy na otwarcie. Trzepałem o wannę, sorry. No właśnie, ewidentnie. Z rana. Więc jeżeli, trzymam włosy, czy na jakikolwiek inny event są zaproszone gwiazdy, no to dostają tego typu pieniądze, nie? Tak, no, samo tak. Za śpiewanie o Coca-Coli w reklamie też się dostaje kosmiczne pieniądze, nie? Tylko, że teraz jest wielkie halo, no bo nie dość, że jechała na bani, to jeszcze, wiesz, sama zarabiała na to, żeby pić. Nie, wiesz, jest nagle wielka awantura. No na pewno nie jest, wiesz, korzystne dla niej to, że ona miała w pewnym momencie, tak mi się wydaje, albo pewnie i ma dalej, miała taki status troszeczkę jak Krzysztof Krawczyk miał przed śmiercią. Czy jak Robert Makłowicz ma w tej chwili. No, czyli? Że jest, wiesz, z takiego pokolenia, powiedzmy tam około 60-tki, i że była taką postacią kultową w latach 80-tych dla osób, które słuchały tej muzyki, a teraz to młodzi ją też kojarzą i mają wobec niej bardzo pozytywny, czy mieli, no, tak, a pewnie tak, mają tak dalej. Bardzo pozytywny stosunek. No i niestety, przez to, że ma taką, a nie inną popularność, no to nagle na wszystkich jedynkach, gdzie się tylko dało, była informacja o tym, że znana piosenkarka Beata K. została zatrzymana podczas jazdy pod wpływem alkoholu, nie? I to jest, no niestety, no takie są konsekwencje. Są konsekwencje bycia osobą publiczną, takie są konsekwencje bycia tajnym, ale przede wszystkim debilizm, wsiadanie po alkoholu do samochodu. No jasne, czy jesteś Beatą Kozidrak, Michałem Rzewłakowem, Kamilem Dukakiem, czy Krzysztofem innym. Kowalskim. No. Czy Krzysztofem Kowalskim, oczywiście, że tak. No dokładnie, czy Adamem Borodą, Ludwikiem Chybińskim i tyle, dokładnie, nie? My takich rzeczy nie robimy i wydaje mi się, że się powinno oczekiwać też od ludzi, żeby tego nie robili. Niestety jakby to, że ludzie wciąż wsiadają na bani, to jest znacznie szerszy problem, niż by się mogło wydawać. No bo, wiesz, to wszyscy są zdziwieni, że w ogóle ludzie jeżdżą, nie? Pijani. I jak to jest możliwe? No to ja wtedy odpowiadam, że a jak to jest możliwe, że ludzie są naćpani w Polsce, skoro narkotyki są nielegalne? No jasne, nie? Oczywiście, że tak. Cud, ale to jest, nie? Ta sama odpowiedź, wiesz, oczywiście. No dobra, no szkoda. Cóż, no nic więcej z tym nie zrobimy. Ja bym bardzo chciałem tylko dodać na koniec, żeby ktoś wykorzystał tę sytuację w sposób bardziej kreatywny niż jakby rozprzestrzenianie hasztagu nie ma wody na pustyni. Co to jest za hashtag? No bo nie ma wody na pustyni, śpiewała Beata Kozidrak, dobra. A teraz nie ma wody na pustyni. Fajnie by było, nie wiem, czy wiesz, czy to jest też przestrzeń, że bo to wizerunkowo tak może średnio wyglądać, nie? Jakby ktoś chciał zażartować z faktu, że ona jechała na bani. Nie, no to jakikolwiek elementów, wiesz, to jest straszne, co się dzieje, żartowanie na tym, czy próbowanie, no nie wiem, no nie wiem. No szkoda w każdym razie, że nie będzie już jej w reklamie Coca-Coli, myśmy ich nie oglądali, może ktoś ogląda i też będzie. No czy wiesz, no pani od maja była, no więc ludzie dopiero teraz na jesień zasiadają do telewizora.
Aha, okej. Okay. No to niefortunnie. No niefortunnie wyszło. No. Tak wyszło. No. Co powiedzieć? Słabo wyszło. Dobra, jedziemy dalej. No. Posłuchaj, mój drogi, bo była IKEA, więc jest dalej IKEA, tak naprawdę. IKEA, posłuchaj, wypuszcza limitowaną serię świec, które pachną jak słynne szwedzkie klepsiki. Świec? No nie. Świece pachną? Jak... Świece. Wow. I co? I możesz... Aha. Wiesz, w Ameryce zakupy... kiedyś były takie odświeżacze powietrza o zapachu bekonu, to może to... Wiesz. Nawiązuje. Zakupy w sklepie IKEA często jakby, nie wiem, ja często nie korzystam, nie? W sklepie IKEA ze strefy barowej. Oczywiście jak jest, to warto tam szamać, no, jak się jedzie na cały dzień z bąblami, że tak powiem. Znaczy może nie na cały dzień, tak, ale chociaż my już z dziećmi nie jeździmy nawet do IKEA, jak tam każdy z nas może, to skakuje po konkretną rzecz i wychodzi. No i ostatni raz byłem, żeby kupić puszki dla naszych słuchaczy, nie? Z okazji setnego odcinka. Ale jak odwiedzamy tą strefę gastronomiczną, no to pewnie gdzieś rzeczywiście te klopsiki szwedzkie IKEA są tym pożądanym elementem, który jemy. No i ten przysmak, że tak powiem, przez lata zyskuje wielu fanów i postanowił jakby wykorzystać postanowiła to wykorzystać IKEA i zrobiła świecę o zapachu kulek. Tylko potem wracasz z pracy do chaty, otwierasz drzwi, co takim mięsem walić? Trzeba otworzyć okno i wywietrzyć. To nie, a to świece ozdobne. A nie, to ta świeca, dobra, okej. Okay. Albo wchodzisz, wiesz, czujesz zapach, mówisz, o, jest zmęczony po całym dniu, w końcu zjem sobie dobrego klepsika. A tam nie ma. To tylko świeca. No, a niestety. No nie, tragedia. No więc... Wiesz, to jest jeszcze jeden festiwal IKEA, który myśmy ominęli, bo z końcem sierpnia był festiwal klepsików. I można było za szóstkę zjeść ileś tam, nie wiem, więcej, mniej... No okej. Okay. Wiesz, dla tych, którzy się nie załapali na festiwal klopsików sierpniowy, można sobie kupić teraz świece i sobie, nie wiem, odpalić i powąchać. Tak, ale to są świeczki, posłuchaj, o nazwie, ja nie wymówię tego dobrze, bo to jest Hufvudroll. Okej. Okay. Świeczko zapachu szwedzkich klopsików i ona powstaje w ramach limitowanej edycji dla fanów marki. Gadżet będzie częścią pakietu Store in a Box, tworzonego przez sklep IKEA z okazji 10-lecia amerykańskiego programu rodzinnego. Kosmicznego. Okej, okay, no fajnie, kupić. No ale jakby też mają być inne gadżety, o których niestety nie zostały wspomniane, mają być wyciągnięte doznania sensoryczne. Oczywiście ten element został już wprowadzony, bo to była akcja na terenie Stanów Zjednoczonych między 6 a 22 sierpnia, nie? Okay. Mi trochę zjechał ten news, a chciałem koniecznie o IKEA powiedzieć, bo odnośnie tego mam jeszcze lokalną, że tak powiem, kolekcję Huslaja. No. Z IKEA. I to z miłą chęcią wam pokażę, bo to jest... Zrobiliśmy tam marka, wpisałeś, nie? Tak, zrobił, oczywiście. Dobra. I tutaj mamy jakby element lokalnej kolekcji Huslaja z okazji 60-lecia IKEA w Polsce. Ja wrzucę tutaj naszą przeglądarkę, żebyście mogli to zobaczyć, czy co są z nami na żywo. Mamy tutaj tak, początki wspólnej historii szwedzkiej marki i Polaków sięgają 27 stycznia 1961 roku, kiedy założyciel IKEA, pan Kampart, złożył pierwsze zamówienie w polskiej fabryce na dostawę 500 krzeseł Oglo z drewna bukowego, nie? Mhm. Ale w każdym razie, zobacz, zwróć uwagę tutaj na monitorze. Wszystkie te elementy, że tak powiem, będą kojarzyły się z tym takim... Dla mnie kaszubskim wzorem, nie? Ale tutaj chodzi tak naprawdę o kwiaty, chodzi o jakieś tam elementy takie, no bo to jest no, trochę... jakiś taki element ludyczny. Taki tak. Ludyczny element, który się pojawia. Tak. Znaczy generalnie ten fotel, taki uszak, nie? W IKEA jest dość popularny uszak, wysoki, zresztą on jest bardzo wygodny. W te kwiaty, powiem tobie, że nie wygląda tragicznie, nie? Gorzej tylko jak masz małe dzieci i na przykład uwalone od syropu klonowego siądą na to, nie? No ale jak jest takie pstrokate, to przecież brudy nie widać. To dla, ja, jakby... Ma pan trochę racji w tym, co pan mówi tak naprawdę. Wezmą markera, domaluję, nie bój się. Jest no. Fotel Strandmon wraz z podnóżkiem, mały fotel Strandmon dla dzieci, kultowy dla IKEA stolik Lak. Konik Dalarna, to tutaj ten konik, który możecie zobaczyć, całkiem spoko. I papierowe serwetki oraz świeca w szklanym naczyniu. Wśród produktów nie był przypadkowy. O zapachu polskiej wsi. Dokładnie świeca. Tak. 63% wszystkich foteli standardom oraz 67% stolików Lak produkowanych jest w naszym kraju. No proszę. No, jakby to jest właśnie roczna kampania jubileuszowa, w ramach której przygotowane zostało wiele różnych treści dotyczących historii współpracy z jakby tej IKEA, tak, w Polsce i różnych firm współpracujących. Moim zdaniem pomysł ekstra, bardzo mi się to podoba. No, spoko. W sensie, wiesz, no
Wiesz, to wszystko, jak, co jest limitowane, jest fajne. Zresztą jak Kinga będzie mogła, to niech nam potwierdzi, bo Kinga z Wielkiej Warszawy, może mamy też kilku jeszcze innych, jeszcze Ola wiem, że nas też słucha, która jest obecnie w Warszawie. W galerii Wola Park jest jakby stacjonarna wystawa tej korzeni IKEA. No. Można by było sobie to zobaczyć. I wirtualna odsłona z udziałem Martina Stankiewicza, którą można obejrzeć. Aha, dobra, nie wskoczyło. Nie można obejrzeć. Już niestety nie można obejrzeć, nie? Było, już nie ma. Okej. Okay. Uciekło. No niestety. No dobra, no to tyle, jeżeli chodzi o ten element ludyczny, który się pojawia z IKEA i w Polsce. Dla mnie spoko. No, okej. Okay. Dobrze. Ludwiczku, dawaj. Ja mam dla ciebie książkomat. O. Wiemy, że jakby większość handlu opiera się w tej chwili na wszystkim, co ma na końcu mat. Okej. Okay. Paczkomaty, zresztą myśmy mówili też o paczkomatach Allegro, z takich specjalnych Allegromatach, czy jak to się tam nazywało, a teraz jest taki pomysł na to, żebyś mógł wypożyczyć książkę w bibliotece i ją sobie odebrać w takim paczkomacie do książek i zwrócić ją też tam. O, spoko pomysł. Sposób. No i tak się, na początku jak to odpaliłem, to sobie myślę tak, jak zwykle z nastrojem pesymistycznym mówię, ja pierdzielę. Wiesz, kolejny jakiś automat, który ma na celu teoretycznie zwiększyć czytelnictwo, a w praktyce co to ma być. Ale prawda jest taka, że jak są biblioteki, które są otwarte na przykład od godziny 8 do 15, tak, a ty chciałbyś rzeczywiście coś z tej biblioteki wypożyczyć, tak, no to coś takiego, co by było czynne całą dobę, to jest idealne rozwiązanie. Tym bardziej, że ja mówiłem ostatnio o analogowym w pewnym sensie Netflixie, czyli o tym, żeby sprawdzić swoje biblioteki w poszukiwaniu oferty filmów na płytach DVD, które są bardzo często przepastne i szeroko dostępne, a do tego tytuły tam dostępne są jakby nieporównywalne z niczym innym w ofertach streamingowych i być może w taki sposób, pomimo tego, że to się nazywa książkomat, to można też tam na przykład wypożyczyć sobie jakiś film na DVD albo jeżeli ktoś bardzo lubi i znajdzie sobie taką ofertę na VHS-ie. I to jest w sumie całkiem fajne, całkiem sympatyczne. No ale widzisz, tylko że mówisz o czymś, co tak naprawdę działa od dawna w Gdyni. Jest takie coś. Jest coś to jest tak naprawdę od 7 lutego 2019 roku, bo wszystkie książki, które zamówimy w bibliotece w Gdyni, ja zresztą wam udostępniam, żebyście sobie spojrzeli na to, to jest artykuł z Gazety Wyborczej. Zamówienie w bibliotece książki można odebrać przez całą dobę w książkomacie w Gdyni, nie? No i niestety pan dr Maciej Kawecki, prorektor WSB w Warszawie, nie udostępnił tego, a może udostępnił 2 lata temu, bo nie sprawdzałem. No ale jak widać, Gdynia jak zwykle przed Poznaniem i Warszawą, tylko jeżeli chodzi elementach. O paczkomaty, no tak. Ale wciąż, to książkomat był pierwszy w Gdyni. Na znaczy wiesz, rozmawialiśmy o paczkomatach, fenomen paczkomatów, zresztą paczkomat powinien być używany słowem paczkomat i zastrzeżony częściowo dla Impostu i dla Rafała Brzuski, bo ostatnio słuchałem wywiadu z Marcinem Gruszką, osobą teraz, zresztą super osobą, jeżeli chodzi o PR generalnie. Pracował dość długo w Playu, też opowiadałem i teraz pracuje w Allegro. I to są, teraz ja nie pamiętam, jakiej nazwy użył, że nie można mówić jako typowy paczkomat od Allegro, tylko to będzie Allegromat, a Allegro paczkomat, jakoś aha, coś... że nie można używać paczkomatu, jako paczkomatu, trzeba... bo okay. jakby sama firma Impostu, Integer jest dość zirytowana na tym, bo to paczkomaty to przecież ich jakby nazwa i ich pomysł, że tak powiem, więc trochę inaczej. Ale jest to popularne, paczkomaty w każdym możliwym wydaniu, z którym zresztą ja kiedyś, dawno temu tak naprawdę mówiłem też o tym, jakby w pomysłach na biznes, jak myślałem, co by można było robić, no to stwierdziłem, że jak mamy paczkomaty, to można było zrobić coś takiego, że siedzisz w pracy, wypisujesz, co chcesz zjeść na obiad, na przykład schabowego dla 2 osób, nie? I tak naprawdę podjeżdżasz do paczkomatu, bo zamawiasz to sobie i mówisz, że w tym paczkomacie chcesz to odebrać. Otwierasz ten paczkomat, a w tym paczkomacie jest jakby ten styropianowe opakowanie i w tym styropianowym opakowaniu, jak to wymiesz, otwierasz to tam tak naprawdę. Mięso jest przygotowane tak, żebyś sobie mógł to odsmażyć, tak, ale odsmażasz na swoje oliwie i tak dalej, tak, ale masz wszystko poporcjonowane tak, że sobie po prostu wjeżdżasz, nie zajeżdżasz do sklepu, ale masz zdrowej żywności i tak dalej, tak, to jest z jakimś tam lodem w środku, z ciekłym azotem, żeby to było odpowiednio chłodne i tak dalej, załóżmy, nie? Moim zdaniem to też by było fajne rozwiązanie, nie? W którym wykorzystujesz ten paczkomat w tym szybkim życiu, w którym podjedziesz po prostu. Oczywiście no musisz poświęcić czas, żeby to ugotować w chacie, ale
gdzieś tam miałem taki pomysł, żeby coś takiego zrobić i potem wracając po prostu wkładasz to z powrotem do paczkomatu i to puste opakowanie wraca z powrotem do miejsca, które mówić. To też byłby no to super pomysł. Działaj, tylko nie nazwij tego schabomat, bo przyjedzie pan gruszka. A tam chodziło o każde inne. Tam chodziło o każde inne. Jedzeniomat? Jedzeniomat. Nie, ale, mówię po prostu połączenie jakby jednego z drugim, nie? Mhm. Pomysł fajny. Działa, nie? No szkoda, że właśnie tak jak powiedziałeś pan Maciej Kawecki, że tak powiem, pan doktor Maciej Kawecki no, nie wspomniał, nie ogarnął. Że coś takiego już w Gdyni istnieje. Nie ogarnął, że to już gdzieś tam jest, nie? Wiesz, przykre jest w tym wpisie trochę to, że jest napisane, że będą ustawiane przy Lidlach, Carrefourach i Biedronkach, a więc tam, gdzie jesteśmy codziennie. Okay. No ale takie są czasy. Znaczy, jeżeli wiesz, to nie będzie tylko codziennie. Przy bibliotece, tylko to będzie gdzieś, to tak, nie? No tak. Tylko tak, zakładam, tak. Że mówię, naprawdę teraz ostatnio była promocja na Amazonie, można było kupić Kindle za 250 zł, zdaje się. Moim zdaniem mieć książkę przy sobie i nawet z Legimi płacić, tak jak VOD za Netflixa płacimy 30 zł i móc wykorzystać po prostu czytanie tych książek, moja mama tak chociażby na Kindle korzysta, nie? To jest też rozwiązanie zdecydowanie no lepsze. Na pewno, ale znaczy, niektórzy, ty sam mówiłeś, że ty lubisz książki, no, ten zapach i tak dalej. Nie? Pielęgnujmy też, wiesz, czytelnictwo analogowe, dlatego oczywiście. Że, wiesz, nie wszystko zostało zdigitalizowane i nie zawsze się chce patrzeć na ekrany, jeżeli patrzysz już na ekrany zamiast zegarka, zamiast zegarów w samochodzie, zamiast telefonu stacjonarnego, to czasami, wiesz, dobrze jest sobie z tą samą książką przysiąść. Nie chodzi o sam rytuał, tylko bardziej o, wiesz, o sam fakt, że dostępność też jest ograniczona. Podobnie zresztą, wiesz, będę podkreślał tak jak w przypadku filmów na DVD, nie? No. Że przewagą zawsze będzie to, że masz dostęp do pewnych rzeczy, do których nie masz dostępu w formie cyfrowej. Ale oczywiście, że tak. I to się tak samo ma do muzyki, tak samo się ma do filmów, tak samo się ma do książek, że są, wiesz, takie opcje wygodniejsze, ale jednak, wiesz... Nie, no, nie, jasne, wiadomo, nie? Jasne. Zanim przejdziemy do następnego tematu, jeszcze mamy dwa tematy i pewnie będziemy kończyć. Miałem o tym kilka razy powiedzieć. Ja nie wiem, jakieś zawsze dziwne zaproszenia na LinkedInie dostaję. Chciałem ci teraz, wyświetlam tobie, nie będę tego puszczał na całość, posłuchajcie. Dostałem ostatnio zaproszenie do grona kontaktów od doktora Monety, który ma w swoim bio napisane ulecz swoje finanse. Tak, dlatego doktor. Tylko jak spojrzałem, to ma master degree zrobione, ale mimo wszystko, nie? Doktor Moneta, ulecz swoje finanse. Fajnie, no ludzie szukają, że tak powiem, możliwości, próby jakby ogarnięcia siebie i próby przekazania swojej wiedzy, no ale nie, no, zignorowałem. No, zignorowałeś doktora Monetę, nie chcesz uleczyć swoich finansów? Nie, dziękuję, Adam mi pomógł, że tak powiem, Adam, który jest naszym słuchaczem. No ale Adam nie jest doktorem Monetą. A może mógłby zostać. No może to jest właśnie, wiesz, ścieżka kariery, którą powinien obrać. Mógłby. No, no wiesz, to, że copywriting leży u nas w kraju, to tak, wiesz... Często się o tym przekonujemy. Dokładnie tak. Dobra, Ludwiczku, mam następny rzecz, social mediowy, bo w tym jakby siedzimy najmocniej. Ty siedzisz. No, ja nie tak, siedzę. Zgadza się. Chciałem tobie powiedzieć, posłuchaj, chyba o tym też kilka razy wspominałem, ale też to tutaj wrzucam, Matt Navarra, o którym mówiliśmy w setnym odcinku zresztą. Najczęściej pobierane aplikacje social mediowe i te, które dają nam jakąś rozrywkę przez ostatnie 10 lat, posłuchaj. W 2012 roku, tak podam mniej więcej co 3 lata, nie? Plus minus dla tych, co nie oglądają, słuchają. W 2012 roku Facebook, YouTube, Skype, Instagram, okay. WhatsApp, Twitter, na 7 miejscu Messenger, 8 Viber. Viber, było coś takiego faktycznie. Jest cały czas i jest? Dużo osób ze wschodu korzysta z Vibera. Okay. Dużo osób ze wschodu korzysta z Vibera, nie? No. I teraz mamy 2012 rok, potem dochodzimy do 2015 tak naprawdę i zamiast Facebooka na pierwszym miejscu, to ten top social entertainment apps over the time downloads, tak? No to mamy WhatsAppa na pierwszym miejscu, na drugim Messengera, na trzecim Facebooka. Jest Instagram, Skype zaczyna sukcesywnie lecieć w dół, YouTube już jest na 6 miejscu, potem pojawia się Snapchat. Twitter też dalej gdzieś jest w tym miejscu, nie? Przejdźmy sobie do roku 2019. Messenger na pierwszym miejscu, Facebook na drugim miejscu, WhatsApp na trzecim miejscu. Na czwartym miejscu pojawia się TikTok, Instagram, Snapchat, Netflix, YouTube i tak dalej. I 2021 rok, tak jakby pierwsza połowa 2021 roku, pierwsze miejsce TikTok, drugie miejsce Instagram, trzecie miejsce Facebook, WhatsApp, Telegram, Snapchat, Messenger, CapCut, czyli jeszcze tam takie elementy, w których robimy filmiki do chociażby TikToka, tak? Bo CapCut to jest aplikacja, która pozwala nam zrobić dynamiczne filmiki i wykorzystać je
na tych socialach, nie? Zmienia się bardzo, ale widać jakby sukcesywnie co rośnie, w jaki sposób rośnie i gdzie jest, nie? Zresztą wspominałem, bo pamiętam, że robiliśmy taki mały przekrój ściąganych aplikacji tych social mediowych ogólnie i one też tam gdzieś nam migrowały tak naprawdę, ale mamy tutaj teraz 2020 TikTok na pierwszym miejscu, 2021 TikTok na pierwszym miejscu i wydaje mi się, że jeszcze przez te kilka, jeżeli nie znajdziemy nowego czegoś, myślę, że coś, co będzie wykorzystywało rozszerzoną rzeczywistość nałożenia okularów VR-owych i tak dalej, w których, wiesz, ostatnio sobie myślałem i to też w podcaście chyba Jest What Podcast chłopaki mówili, wykorzystanie na przykład rozszerzonej rzeczywistości w okularach, nie, w których na przykład idziesz po jakimś muzeum, w którym tak naprawdę w czasie rzeczywistym widzisz aktorów, którzy chodzą, jakby zaczepiają ciebie, opowiadane są miejsca i ty tak naprawdę z pustej komnaty widzisz po prostu, jak życie tętni w niej, to powiem tobie, to byłby kurde zupełnie inny element zwiedzania i jakby czerpania tej historii, która się pojawia. Wykorzystanie w taki sposób tego elementu rozwoju technologicznego byłoby pierwszoklaśne, nie? No, na pewno, wiesz, są takie instytucje i myślę, że instytucje kultury należy do tego segmentu zaliczyć, które bardzo by skorzystały z wzbogacenia swojej oferty na przykład o coś takiego. Bo ja się złapałem na tym, że miałem okazję z Mogłosią być ostatnio w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu na wystawie poświęconej Edwardowi Dwórnikowi. I tam... Ładne zdjęcia wysyłałeś. A tak, starałem się. I tam właściwie przydałoby się momentami, jeżeli chodzi o samą wystawę i mi się zawsze to kojarzy, wiesz, tak jak słyszę czasami komentarze ludzi, nie, że ktoś tam jest na wystawie i że ciągle w telefonie siedzi. No. I że o, w ogóle właśnie na tym polega ten problem z tą generacją, że zamiast tutaj te obrazy docenić, to siedzą w telefonach. A wiem doskonale też po sobie, że w większości sytuacji ludzie korzystają z tych telefonów nie po to, żeby siedzieć na tych 10 najlepszych aplikacjach, tylko raczej po to, żeby sobie rozszerzyć wiedzę dotyczącą tego, co oglądają. Oczywiście, i na przykład w takich okolicznościach, gdyby ci nagle się pojawiała jakaś osoba, i której mógłbyś na przykład może nie tyle zadać pytanie bezpośrednio, bo też by wymuszało rzeczywiście uczestnictwo jakieś tego, ale gdyby na przykład rozszerzało cię jakieś anegdoty albo cokolwiek innego, no bo tam była taka sytuacja, wiesz, że tych dzieł było mnóstwo. Ja mam też, wiesz, śmieję się troszeczkę z tego attention span, które wiecznie spada, ale ja widzę też po sobie, że po prostu chciałbym móc chłonąć to tak, jakbym, żeby rzeczywiście wyjść z wiedzą gigantyczną, ale jestem szybko zmęczony, denerwuje mnie to, tam nie mogę zajarać, a to coś, a to tam. A gdyby można było skondensować całe to doświadczenie, żeby to się po prostu działo szybciej, bo na przykład być może jest tak współcześnie, że jednak nie chce się spędzać tyle samo czasu, albo no wiesz, no po prostu na pewno byłoby to dobre rozwiązanie i uważam, że to jest taka przestrzeń. My co jakiś czas podsuwamy jakieś przykłady wykorzystania nowych technologii w segmencie właśnie promocji kultury, no ale to, o czym powiedziałeś, to naprawdę miałoby większy sens. Tak, to jest całkiem fajne, wiesz, no chociażby patrząc w niektórych muzeach masz te beacony porozstawiane, jak masz ściągnięte aplikacje, podejdziesz, dodatkowa historia ci się rozszerza, czy wykorzystując swój telefon, wpisując kod chociażby z Muzeum Emigracji, dostajesz kod, zlogujesz się na stronę będąc w Muzeum Emigracji w Gdyni i tak naprawdę masz na swoich słuchawkach, w swoim telefonie masz dodatkowy podgląd tego, co się dzieje, nie? Więc chciałem ci tylko jeszcze dodać, że przy Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu jest też taka jakby galeria pod chmurką, no, otwarta, gdzie był właśnie główny temat, to był offline, gdzie przesłałem zresztą też część zdjęć i wrzucę na stronę, bo zapomniałem tego wrzucić na relację, teraz sobie przypomniałem o tym, gdzie był taki plakat jakby, który przedstawiał butelkę z korkiem, w środku był jakiś zwój, tak jak list w butelce i na tym zwoju był QR code. Okay. Jak się na ten QR code nakierowało telefon, to przesyłało ci link do Vimeo, gdzie autor tej pracy tłumaczył ci jakby cały... Mega. O co chodziło. I myślę sobie, kurwa, genialny. Genialny, oczywiście, że tak. Wiesz, jakby to jest coś takiego, co naprawdę pozwala wykorzystać w fajny sposób to wszystko, no bo nie możemy permanentnie, czy już nie możemy permanentnie mówić o tym, jakie to nie jest złe korzystanie ze smartfonów. Oczywiście, bo, że tak. Wiesz, ja się na to zrzymam, a widzę doskonale, że bez tego się praktycznie nie da żyć. W sensie, no pewnie się da, ale to jakby współczesność wymusza, niestety. Oczywiście, że tak. I to tak pozostanie. I to się oczywiście nie zmieni i można
jakby świadomie próbować sobie to ograniczać, natomiast nie można się później dziwić, że się traci część korzyści z przebywania w takim, a nie innym środowisku, w jakim się przebywa na co dzień. Nie? Dokładnie. Ludwiczku, jeszcze jeden temat wrzucę. Dawaj. Na koniec, posłuchajcie, też wam daję podgląd z Diverge'a. 9 września, posłuchaj, Facebook planuje konferencję, czyli jutro tak naprawdę, czyli to jest czwartek, my nagrywamy w środę. Posłuchaj, Ray-Ban razem z Facebookiem, wiadomo pewnie co będzie, czyli wypuszczą prawdopodobnie jakieś tam, tak mi się wydaje, okulary, które no, będą tworzyły pewien sposób rozszerzoną rzeczywistość. Nie? Google Zobaczymy. Glass tylko od Ray-Bana. No i na to czekam, dawaj. Na co czekasz? No na takie okulary? Tak. Nie, ja tylko chcę powiedzieć, znaczy ja się, co że robił? Tak powiem, chcę pojawić na tej konferencji online tak okay. naprawdę, żeby zobaczyć o co chodzi i zastanawiam się w jaki sposób to może być rozłożone, bo tak naprawdę Facebook ma swojego Oculusa, mm-hmm. którego wykorzystuje i ma wiele różnych gier i tak dalej, które no, w różny sposób, tak, chociaż mówiliśmy teraz o tym Facebook Horizon, tak, które poszły w betę. No zobaczymy, jak to będzie wykorzystywane i czy będzie wykorzystywane w jaki sposób, ale zakładam, że połączenie Ray-Bana i Facebooka no, będzie świadczyło o tym, że gdzieś te okulary będą wykorzystywały rozszerzoną rzeczywistość. Nie? Że będą po pierwsze drogie, a po drugie będą czasami działać. Nie, no żartuję sobie. Pewnie tak będzie to działało, no pewnie tak to będzie wyglądać. A to, co jest po prawej stronie dla tych, co nas oglądają na żywo, to jest kamera? Mówisz o tym tutaj? Tak. Nie wiem, czy to jest to, bo to Aha. jest tak naprawdę Facebook Prototype Project. A, okay. Area Air Smart Glasses, tak? Dobra, rozumiem. No Relation to Upcoming Ray-Ban Frames, nie? Czyli tego, okay. co będzie. To jest tak naprawdę coś, co pozoruje. Nie wiem, no. zakładam, wiesz, jakaś rozpoznawalność pewnie, coś na szybce będzie się wyświetlać obojętnie, tak? Wiesz, to jest jedyna szansa, nie? Żeby, bo to musi wyglądać jak coś takiego, jak wyglądało Google Glass. Ja poniekąd do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego ten projekt został porzucony. Google Glass? No. Znaczy te okulary były duże, może za duże. Snap też miał te swoje okulary, które pozwalały na żywo chociażby transmitować, co robisz i tak dalej. O. Nie wiem, no zobaczymy. Znaczy idziemy w tym kierunku prawdopodobnie, w którym gdzieś bardziej będziemy prowadzili drugie życie w sieci, leżąc na kanapie i oglądając, znaczy spotykając się w tym świecie wirtualnym, mhm. nie mogąc chodzić po prostu po ulicy, no. Nie wiem. No. Dążymy do tego momentu, nie? Znaczy wiesz, mi się ten koncept podoba, na przykład wykorzystanie czegoś takiego w streamingu, no. żebyśmy nie musieli patrzeć w obiektyw, tylko żebyśmy mogli sobie być w okularach, bo obydwaj mamy wady wzroku. I na przykład móc jednocześnie nagrywać, to by bardzo ułatwiło sprawę. No tak, ja bym patrzył na ciebie, ty na mnie. No dokładnie tak, bez GoPro na czole. Zresztą, albo na klatce, klatce schodowej. Nie? Dokładnie tak, są takie kanały na YouTubie, gdzie chłopaki testują samochody i na przykład robią przejazdy przez autostradę. Są kanały i polskie, i zagraniczne. No, no i gość jeden mieszka w Szczecinie i wiesz, przejeżdża przez granicę po to, żeby wjechać na niemiecką autostradę, która nie ma ograniczonej prędkości. No. No i mówię, że czasami musi zdejmować cały ten osprzęt, bo ma taką, wiesz, jak czołówkę no, nie? Z tą kamerą, no. bo to z automatu. Sugeruje pogranicznikom, że wiesz, something is no yes, jak to kiedyś mawiali, nie? Something is no yes. No i wiesz, i rzeczywiście to by ułatwiło robotę, no bo mógłby sobie nagrywać to po prostu, bo to chodzi tylko i wyłącznie o ten point of view. Oczywiście, że tak. I wiesz, i masz problem z głowy. I tak samo w okolicznościach takich właśnie, gdzie potrzebujesz współdzielić tą uwagę między tym, co się faktycznie dzieje wokół ciebie, mhm. a między dodatkową treścią, która potencjalnie mogłaby się pojawić oczywiście. Za pomocą tego urządzenia, no to musi być ta transparentność. No nie ma tego tak. ucieczki. Także ja czekam, na pewno sobie tego nie kupię, bo nie będę miał na to pieniędzy, ale będę wspierał tego typu inicjatywy i zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Zobaczymy, co się będzie działo. Dokładnie. Ostatni temat, Ludwiczku. No dawaj. O 14 września, czyli w poniedziałek? Nie, no. we wtorek. 14 września we wtorek jest no, nowy event Apple'a. O. Nowy event Apple'a, zresztą podrzucam wam ze strony iMagazine między innymi. Jest tapeta, jest ładne zdjęcie tego. Aha, źle mi się wybrało. Już wam udostępniam. Na stronie iMagazine zresztą też możecie sobie przeczytać coś więcej na ten temat, ale nowy event Apple'a. Mhm, i co będzie? W Apple'u? No prawdopodobnie iPhone 13, znając życie. Znowu rewolucyjne, Aha. ekstra coś. 120 Hz, tak przedstawiony ten element, że już Androidy dawno to miały, a to odświeżanie tego ekranu będzie czymś killer featurem, który już musisz mieć, bo to jest to i łączenie się
zdjęcie z satelity z kosmosu, nie? Mhm. I iOS 15, o którym wspominałem kilka razy, o którym też mówiliśmy w zeszłym odcinku, czyli chociażby podpięciu własnej domeny do iClouda i tak dalej, okay. Ale samej wygody i no, formułowania tego iOS-a tak, jak powinien wyglądać, nie? Okay. On teraz prawdopodobnie po tej konferencji od razu będzie do ściągnięcia, ale jakby to, co na pewno, to, co powinno się pojawić z tych takich przecieków, myślę, że to będzie nowy zegarek, który będzie kanciasty, tak jak iPhone 12, czyli nie owalny, mm-hmm. Apple Watch, tylko zegarek, który będzie... No, bardziej pasował do najnowszych iPhone. Po prostu, mm-hmm. Mm-hmm. Dokładnie tak. No iPhone 13, który będzie kosztował następne 7-8 tysięcy złotych, 1 mm-hmm. terabajtowy dysk twardy mm-hmm. w komórce. A czy są jakieś przecieki, które mówią o tym na przykład, że do telefonów jednak będą dorzucać ładowarki na USB-C? Nie? Nie wiem, może będzie. Nie, bo to już nie, to nie jest ekologiczne. To nie jest ekologiczne. Bardzo ekologiczne jest wypuszczanie nowych telefonów i nowych zegarków co roku, natomiast nie jest ekologiczne na przykład dodawanie kostki do złącza, które nie jest jeszcze takim Ludwik, widzę, standardem. Ludwik zakupił nowego iPhone'a SE. Dostałem go w prezencie i chciałem powiedzieć wszystkim, że ten telefon przychodzi tylko z kablem i z takim nędznym, oczywiście naklejka jest, że mógł sobie na samochód przyczepić i reklamować za dara, nie? No ale to nie o to chodzi. Przychodzi z kablem i przychodzi z nędzną tą książeczką, w której masz tam teoretycznie ten taki przewodnik, pierwsze trzy kroki. Natomiast co jest bardzo istotne, kabel, który jest dorzucany, ma po jednej stronie Lightning, czyli złącza iPhone'owe, natomiast po drugiej stronie ma tak zwane USB-C. Jak ktoś nie wie, co to jest inne niż macie w komputerach, inne niż ma, podejrzewam, 85% populacji w komputerach. I oczywiście nie ma kostki. I Apple mówi, że dlatego, że to jest teraz, mamy już tak dużo kostek, że naprawdę, że musimy się zatroszczyć o planetę. Nie, po co nam jeszcze jedna kostka i dlatego oni nie będą dorzucać tej kostki, żeby troszczyć się o planetę. Znaczy może w tym iPhone 13 teraz nie będą wrzucali kabla. No bardzo możliwe, tak. I wtedy no możesz tak wszystko dokupić. No i tak po roku ci, co mieli 12, to kupią po prostu 13. Ale zobaczymy, no, co się będzie pojawiało. Zegarek w kwadracie. Generalnie koncept ładny. Mi się bardziej podoba zresztą zegarki i same zegarki Apple Watch. Nie mówię jako te smartwatches, tylko mówię po prostu o samych zegarkach. Nie są brzydkie. To się zgadza. Też nie chodzi mi o to. One mhm. są jakby najczęściej kupowanymi zegarkami, tak? Nie mhm. mówię o jako smart zegarku, tylko po prostu mhm. zegarku, tak? Przebijają praktycznie wszystkie możliwe marki, czy Rolexy, czy cokolwiek innego, co jest kupowane na świecie, nie? No tak, najprawdopodobniej tego się dlatego, sprzedaje, że robią coś więcej niż tylko pokazywanie czasu i daty, a do tego kosztują tam te 2000 zł, a nie 35 tysięcy złotych, no jeżeli mamy mówić o Rolexie. Kupisz, nie? też Apple Watcha, który jest też tym Apple Watchem jakby SE, tak? Za mhm. 1300 zł. Okay. Ogólnie uważam, że do tych funkcji dbania o zdrowie, czy nie wiem, monitorowania pulsu i innych mhm. rzeczy, ja akurat uważam, że to jest naprawdę bardzo dobre narzędzie, nie? Pomijam fakt, że na niektórych rynkach jest oczywiście wycięte część różnych rzeczy, jakieś tam fitnessy, inne rzeczy, które, znaczy może nie fitnessy, tak, ale nie wiem, jest też taka usługa, za którą możesz zapłacić i masz trenerów, z którymi możesz ćwiczyć jakby i tak dalej, nie? Tego nie ma na rynku, ale znaczy są, w Polsce to jest niedostępne. Ludzie? To są prawdziwi. Nie, jak Waldi. Nie, prawdziwi ludzie, że tak powiem, i ty jakby z nimi ty ćwiczysz na żywo. Jak masz resztę urządzeń Apple'a, to jakby twój puls, twoje obecne kroki, wszystko pojawia się na ekranie. Wiesz, ten element grywalizacji, nawet w momencie ruszenia dupy, siedzenia w chacie, moim zdaniem jest super rozwiązanie. Ja czekam, zobaczymy, co się będzie działo. Nie będziemy o tym mówić, bo jak będziecie chcieli, to i tak wszędzie to będzie przeczytane, a nie to jest naszym przedmiotem naszego podcastu, nie? Mhm. Ale. Będzie, zobaczymy, zakładam, że tym najmocniejszym punktem będzie właśnie iPhone 13, będą prawdopodobnie zegarki, może AirPodsy jakieś się pojawią, ale też myślę, że z racji tego, że Apple'owi jest częściowo na rękę robienie tej wirtualnej części wcześniej nagranej konferencji, to myślę, że kilka tych konferencji jeszcze się pojawi do końca roku, w których sukcesywnie co miesiąc pojawi się nowy produkt, który będzie można kupić. No i tyle. A tamten wyrzucić. Tak to mniej więcej wygląda. Ale wszystko na. Ja i tak wydawniczo kupuję raz. Ekologii. Zawsze kupuję jakby. Raz do roku. Nie, raz na dwa albo na trzy lata, jeżeli w ogóle wymieniam. Nie, ale to tak to mniej więcej wygląda. Dobra, posłuchajcie. Oczywiście dzisiaj w naszych kubkach była kawa pera. Wenecja.
Jaka pera? Wenecja. Przepraszam, Wenecja. Kawa w biurze.pl. Zresztą te nasze kawy dla naszych słuchaczy, jeszcze zostały dwie puszki, więc jeżeli ktoś jest chętny, to śmiało. Są dla was do rozdania. My czekamy jeszcze na... O, bardzo tutaj Ludwik pokazuje Wenecja Crema, którą właśnie pijemy. My puszki rozdamy, czekamy na torby z naszym logo. Zostały zamówione, powinny się pojawić niedługo. Nie mówiłem ci. Płynął z Indii podobno. Płynął z Indii podobno, więc będą, więc będziemy wysyłali tym osobom, które jakby wygrały te nasze puszki, czy wygrały. Po prostu powiedziały, że chcą z kawą Wenecję od kawy w biurze.pl, to tak. A my oczywiście niezmiernie i w każdym odcinku zapraszamy was na stronę kawa w biurze.pl z kodem LPK2021 możecie kupić kawę z rabatem. Tak, dokładnie, całkiem tak. Sympatycznie. Przechodzimy do najważniejszego punktu naszego programu. Potrzebujemy cię w naszym składzie. Tak to mniej więcej wygląda. Zapraszamy was, potrzebujemy was i zapraszamy was do naszego składu. Newsletter, Instagram, Facebook, zresztą to, co się na żywo cały czas przewija i o czym wspominamy. Followujcie na Spotify'u, a na Apple Podcast prosimy, zostawcie jakiś komentarz. Będziemy się pieli w tych, ja nie wiem w ogóle, jak prowadzone są te rankingi tam w Apple Podcast, nie wiem, ilości odtworzeń czy czego. Tak jak cała firma. Nie, Jezus Maria, Ludwik jakiś. Ale tak, mniej więcej, bardzo nam to pomoże. Kto tego nie zrobił, to bardzo prosimy, będzie nam super miło. Zachęcamy was oczywiście do kontaktu, zostawiajcie komentarz, udostępniajcie. No i co? Dziękujemy wam za ten super udany odcinek. Życzymy wam super ciepłego, chociaż ma pewnie padać niestety w weekend. Tak zawsze jak przychodzi, jak będzie... Coś tu zaklinasz znowu. Nie, tylko mi meteo IMGW pokazuje. Że będzie skandal w weekend? Że będzie skandal w weekend. Zresztą zawsze jak pada, to wiesz, że jest weekend. Chciałem tylko powiedzieć, że nagłówek jest taki, Polska gra zaskakująco dobrze z Anglią. O, nieźle. Wygrywamy czy przegrywamy? Nie no, zwycięża futbol. Nie wiem, jaki jest... No dobra, nieważne. W każdym razie serdecznie wam dziękujemy, życzymy wam super udanego weekendu i słyszymy się tak jak zawsze punktualnie w piątek o 7 rano w przyszłym tygodniu. Tak jest. To co? Trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Tak to wyszło. Trzymajcie się, pa. Słuchaliście LPK Podcast? Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia, jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.